Witam kolegów hodowców. O, tu Wam pokażę. Tu mam zapas karmy pierzeniowej. Jest to karma pierzeniowa, z której strony jest etykieta. Pierzeniowa 19 od Bogdana Chmiela. O. Tą karmą karmię do wiosny, póki gołąbki się nie spierzą. Całą zimę karmię tą karmą, nie mam innej. Teraz skarmiam resztki karm lotowych, ale te karmy tak domieszuję do tej, skończą się i no i będę tylko i wyłącznie tą karmą karmił. Tak przy okazji wszyscy wzmacniają się w Cieszynie. Popularne ostatnio jest filmy tam od hodowców. O, ja też tutaj kolegom pokażę. O, nie widać, ale widać. O, widać. Mówiłaś. Ja też się wzmacniam. Tu mam płowego. Też małe wzmocnienie. Płóweczek. Zaraz. One są w kartonie, bo je przywiozłem w kartonie, a w nocy nie było czasu wypakować. Też się pochwalę wzmocnieniem. Płowy. .020 z oddziału Cieszyn. Płowek. Chyba samczyk, chociaż może to też być samiczka. Ładny gołąbek. I drugi. Niebieski. Też 0,20. Ten na nowej obrączce. Po super gołębiu, który po 14 konkursów robi. A czy tam 14, 10, 13 chyba. Przez parę lat, nie wiem ile tych konkursów ma narobionych, także dwa takie gołąbki do wzmocnienia. O. A odnośnie karmienia, tu moje zaopatrzenie, także zaopatrzyłem się w karmę do nowego roku i w styczniu do okresu łączenia w pary, to mi już to wystarczy, ja już żadnego karmy nie będę potrzebował nabywać. Nabywam raz. Jest tu w suchym miejscu przechowywana, żeby była dobrej jakości. Nic nie kombinuję. 100% tą karmą karmię. Plus ewentualnie jakieś dodatki. Z dodatków, za dodatki uważam też granulat. Także dodaję do tego, o, do tej karmy trochę granulatu. Plus zioła, plus inne tam jakieś specyfiki na pierzenie. No i to tyle w takim szybkim filmiku, także, bo koledzy tam prosili o komentarz, jak karmić w okresie pierzenia gołębie. Ja dużo nie kombinuję tutaj, karmię tą karmą, skarmiam po prostu tylko karmy lotowe, a generalnie to ta karma jest jako baza do pierzenia. No i plus dodatki na karmę, plus dodatki do wody, które tam na filmikach pokazywałem. Gołąbki karmię raz dziennie. Nie mam czasu bawić się dwa razy dziennie karmienie. Moje gołębie są niewypuszczane na obloty, odkąd się sezon gołębi starych czy młodych zakończył. Teraz robię dopiero porządek na gołębnikach, bo zostały wysłane młode jesienne, skończyłem wysyłać, więc cele pozamykałem. Gołąbki miały jeszcze drugi lęk, w sensie dopuszczone były do jajek na drugi lęk, znaczy dopuszczone, no same sobie poniosły, naturalna rzecz, więc zostały teraz po prostu na tych celach pozamykane, żeby się nie parowały i mam nadzieję, że tak sobie będą siedziały. Gołębie mam nierozdzielone, wszystkie mam razem, nie rozdzielałem ich jeszcze, nie spisywałem, na razie to tak wegetują, także no
No tak po prostu to u mnie wygląda i co roku tak samo. Może znajdę trochę czasu przez jakieś wolne, to może je rozdzielę, ale będę widział, jak się zachowują. Może nie będzie takiej potrzeby i będą po prostu trzymane razem. Jak nie będą niosły jajek, to będą razem. A jak się będą parować i byłaby teraz konieczność, że jednak by chciały te jajka nieść, no to po prostu zmuszą mnie do tego, żeby je rozdzielić. Wszystko zależy od pogody. Będzie zimno, nie będą miały ochoty na parowanie. Będzie ciepło, będą się chciały parować. To w ramach pogody będę je po prostu obserwował, jak to wygląda. Tutaj, jak pokazałem, przyniosłem gołąbki wieczorem. Późno już mi nie szłem z nimi do gołębnika. Dopiero dzisiaj je zaniosę. Ale nic im nie będzie. Sobie posiedziały. Także moje małe wzmocnienie. O, to są takie bardzo późne, młode. Ale bardzo późne, bo po prostu chciałem z najlepszych gołębi. Z tego, co najlepsze. I specjalnie dla mnie tutaj kolega z oddziału Cieszyn wyhodował z tych gołąbków, jakie ma najlepsze na gołębniku. O. Także tu takie gołąbki. Oj, 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 oj. Zakupiłem, a raczej można by powiedzieć, że po koleżeńsku je dostałem, bo za takie gołębie cena, którą zapłaciłem, to niewiele. Tak się otrzymuje z najlepszych gołębi, z najlepszego gołębia lotowego od kolegi. A to jest w ogóle brat albo siostra najlepszego tegorocznego młodego od kolegi. Także jak się dostaje to, co najlepsze, zresztą do hodowli potrzebuje to, co najlepsze. I tu właśnie od kolegi to otrzymałem to, co najlepsze z jego hodowli. To kolega po prostu mi odstąpił. I te gołąbki będą wzmacniać moją hodowlę. Będziemy z nich w przyszłości hodować. No w przyszłym roku zobaczymy, bo one są bardzo późne. Wiemy, że już mamy końcówkę października, listopad. To był drugi lęk jesienny. To nie jest pierwszy lęk, no bo z tych najlepszych gołębi każdy chce też do siebie zostawić. Czy to zapotrzebowanie jest duże. Drugi z gniazda kolega od tego sobie zostawił do rozpłodu. Także to skoro zostawia się do rozpłodu takiego późniaka, to znaczy, że jest z wartościowych gołębi i warto nawet poczekać cały rok na to. Po prostu rok go przetrzymać, żeby był z tego gołąbka pożytek. Przyjdzie córka, pomoże mi je zaszczepić. Zaszczepimy je. Jak je zaszczepimy, to tutaj w ciepełku, żeby fajnie się szczepionka rozeszła. I pójdą do gołębnika. No i oby takie późniaki jesienne po prostu w zdrowiu się przytrzymały, bo wiemy, że najważniejsza rzecz to zdrowie przy takich gołąbkach późnych. Pięknie zbudowany. Jakie tu będzie oko? Piękny półweczek. 0,20 na starej obrączce, a to nic nie szkodzi, że jest stara obrączka. Stara. O! To żaden problem dla mnie. Ważne jest to, co gołąbek ma w głowie i to, z jakich gołębi się wywodzi, a nie jaką ma obrączkę. Nawet mógłby być bez obrączki, to tak nie ma znaczenia. O, piękny gołąb, wyrywa się. A ten drugi to cudo samo w sobie. Gołąbek, którego ojciec był u kolegi w tym roku najlepszym lotnikiem. W ogóle najlepszy lotnik oddziału chyba. Chyba już dwa razy był najlepszym lotnikiem oddziału jego ojciec. Także chyba przez 3 lata w czołówce lotników, a nawet najlepszy lotnik 3 czy 4 lata, to dwucyfrowe ilości konkursów robi ojciec. Także przez kilka lat, nie jednego sezonu gołą, wszystkie dystanse, maratony, 700-ki, 500-ki, wszystkie loty. Także tu takie późniaczki do wzmocnienia. Nie są to
gołębie przypadkowe. Też bardzo późny, ale warto na niego było czekać. Bardzo się cieszę, więc go pokazuję. O, piękny gołąbek, także pozdrawiam. Krzysztof Trzaskalik, 513, 812, 854. Dobry lot.